Myślę, że teatr w Polsce przez te 25 lat niczego nie nauczył Polaków, bo po prostu sam się dopiero uczy. Uczy się siebie, uczy się Polaków. To jest taki uczeń bardzo zdolny, ale taki, który raczej korzysta z podpowiedzi i czyta tylko streszczenia. A tak naprawdę powstał jeden wielki, fantastyczny spektakl w ciągu tych 25 lat. To jest spektakl dyskusji o teatrze. I to jest naprawdę spektakl na miarę szekspirowską. Moim zdaniem teatr w Polsce po 1989 roku przede wszystkim nie zerwał przymierza z widownią, nie zerwał tej nici odpowiedzialności, która od bardzo wielu lat, a nawet wieków łączyła go z publicznością. I to mi się wydaje bardzo istotne. Teraz czego nauczył i czy w ogóle czegoś nauczył? Wydaje mi się, że poszerzył przede wszystkim pole tematów, przekroczył rozmaite tabu, pokazał, że o wszystkich sprawach, nawet najtrudniejszych, można rozmawiać w teatrze, a nawet należy to robić. Przede wszystkim sam siebie nauczył żyć w wolności. Pamiętam ten moment odzyskanej wolności, w którym polski teatr właściwie się zagubił. Ludzie pracowali ciężej niż kiedykolwiek w przeszłości, oczekiwali od ludzi sztuki, w tym teatru, rozrywki. Zaczęły się dziać rzeczy dziwne, ale później przyszła chwila refleksji i taka zdolność unieważnienia muru berlińskiego, tych wszystkich kompleksów historycznych, poważnej rozmowy na temat nas samych, po to, żebyśmy mogli w tym świecie, w którym żyjemy z innymi na równych prawach, w najlepszym projekcie politycznym w historii ludzkości, w Unii Europejskiej, będąc sobą, być równocześnie Europejczykiem. Teatr starał się znaleźć język, którym można, który pozwoliłby mu przestać być w pozycji sędziego, jaką teatr często wcześniej zajmował, czy pozycji dydakty, nauczyciela, tylko jakby można powiedzieć, że w jakiś sposób wstąpił w otchłań i po prostu zamienił się w podsądnego, czyli stał się jednym z ludzi, których chciał do teatru przyciągnąć, a chciał, była to w gruncie rzeczy batalia o widownię. I największą zasługą tego teatru powstałego po 1989 roku, który oczywiście miał wcześniej swoje wzory, było przyciągnięcie widowni nowej, która w jakiś sposób emancypowała się dzięki temu teatrowi. Miała jakieś narzędzia emancypacji, a w sytuacji z poprzedniego ustroju byłaby zmuszona do milczenia, właściwie zachowania takiej pozycji takiej zupełnie zmarginalizowanej, w sensie, że nawet nie może wytwarzać, nie ma prawa wytwarzać żadnej świadomości. Otóż to się udało i te widownie zapełniły się zupełnie nowymi ludźmi, według mnie. Natomiast jest pytanie, czy to na ile narzędzia, było ich bardzo dużo, bardzo różnych, bogatych, wykształcone w tym teatrze, będą się nadawały do zmienionej sytuacji. Czego nauczył polski teatr Polaków przez ostatnie ćwierć wieku? Obawiam się, że niewiele. Jego wielka wolnościowa misja skończyła się właśnie wtedy, gdy rozpoczynała się nowa Polska. To przed rokiem 89 ze sceny padały wielkie wezwania do wolności, do sprawiedliwości, do demokracji. Po roku 89 teatr stopniowo traci prestiż. Stopniowo żyje w coraz większej opresji. Powraca do sytuacji z okresu międzywojennego, kiedy za teatr uchodziło qui pro quo, a za armię kawaleria. Są ci, którzy uważają, że obowiązkiem teatru jest dotykanie rzeczy ważnych społecznie, ważnych politycznie, czy ważnych ideowo. Są tacy, którzy uważają, że misją teatru jest uczenie języka polskiego, kultury osobistej i sposobu bycia ponad przeciętność. Są tacy, którzy uważają, że obowiązkiem teatru jest edukacja historyczna. I tak dalej, i tak dalej. Na tym polega ta różnorodność, o której mówiłem. Na tym, że zależy, z kim się rozmawia. Każdy ma inne oczekiwania, jeśli chodzi o teatr. Ja mam tylko jedno. Wyłącznie jedno. To musi być fantastyczny, nawet fantastyczny poziomie zawodowym. Mniej mnie interesuje to straszne, co powiem, i wiem, że będę za to targany, ale mniej mnie interesuje co, bardziej mnie interesuje jak.
Obawiam się, że polski teatr przez ostatnie 25 lat niewiele nas nauczył. Jeśli mogłabym ewentualnie mówić o jakiejś lekcji, której nam udzielił, to byłaby taka lekcja negatywności. To znaczy, jak odkryć wiele nowych pól i ścieżek i natychmiast je porzucić, nie wyciągając konsekwencji. Więc pozostaje mi mówić raczej w takim trybie życzeniowym. Życzyłabym sobie, żeby teatr nauczył się, a przez to w jakiś sposób nas, tego, jak kwestionować swoją tradycję i tożsamość na każdym możliwym polu, od tematycznego po instytucjonalne. Ja jestem w Polsce od 5 lat z powrotem. Jaką widzę różnicę i na czym mi bardzo zależy, to jest pokazanie właśnie tego, że balet, sztuka baletowa może mówić o rzeczach ważnych, poważnych, rzeczach, które dotyczą naszych czasów, które dotyczą naszych problemów. Przez ostatnie 25 lat taniec, a zwłaszcza taniec współczesny, myślę, że bardzo dużo nauczyły nasze społeczeństwo o tym, że pojęcia właśnie społeczności i wspólnoty nadal są aktualne i bardzo ważne. Nauczyły również tego, że indywidualność i życie indywidualne może być bardzo bogatym źródłem twórczości właśnie, inspiracji twórczej. Nauczyły również tego, że teatr to nie tylko teatr dramatyczny, nie tylko balet, które mają bardzo długą historię w kulturze polskiej, ale również obszar takiej ogromnej fermentacji, nieustannej fermentacji gatunków, estetyk, które są również otwarciem na budowanie nowego dialogu i dyskursu o społeczeństwie, o współczesnej rzeczywistości, o jednostce. Artysta to człowiek, który nie stwarza sobie barier, nie krępuje się. I tak zdaje się, stało się też z teatrem przez ostatnie 25 lat. Stał się nieskrępowany, dotknął wielu spraw. Przeszła przez nas fala brutalistów, golizny, różnych prowokacji. To jest znak czasu, myślę. I dobrze, że teatr nie udawał, że nie ma takich głosów w dyskusji, że się nie przejmujemy tym, że jest homofobia, tym, że jest antysemityzm. Wygląda na to, że teatr jak zawsze działa w duchu czasu, który mu towarzyszy. No i tak chyba powinno być. Myślę, że przemiana, która dokonała się w Polsce, dała nam tu w teatrze duże możliwości wypowiedzi i wolności. To, o czym myśmy mówili, to były problemy, które nas, nasze pokolenie męczyło, o których do tej pory nie można było mówić, albo się nie mówiło, nie mówiło się w mediach, mówiło się tylko między ludźmi, to był głos pokolenia. I tak postrzegam misję po przemianach Teatru Polskiego i tego teatru jako głos mówiący prawdę i rozszerzający świadomość naszego społeczeństwa, naszych widzów. Te tematy były szeroko dyskutowane później w mediach i czuliśmy, że to są istotne tematy, istotne problemy, które prowadzą nas do większej świadomości nas jako społeczeństwa. Kultura to jest ta część naszego życia społecznego, która jest szansą dla budowania tożsamości narodowej. To jest rola kultury, szczególnie w wolnym kraju, w którym jest otoczony, który jest wpasowany, że tak powiem, w politykę globalną, jako członkowie Europy, jako część Europy, musimy bardzo dbać o to, żeby mieć własną twarz. Teatr pozwala nam na to. I chciałabym tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bardzo istotnej, a mianowicie o dbałości o klasykę. Chodzi o to, żeby mówić, nie zapominać o naszych wielkich, którzy budowali tę tożsamość, równocześnie mówić językiem współczesnym, językiem, który będzie zrozumiały dla młodzieży, ale który nie będzie niszczył całkowicie klasyki. Teatr niewiele wniósł do polskiego
realnego życia społecznego czy politycznego. Pewnie niewiele nauczył społeczeństwo polskie, natomiast na pewno Teatr Polski nauczył się czegoś od społeczeństwa, od państwa i od historii, od czasu, który upłynął od 4 czerwca 1989 roku. Ja mam nadzieję, że teatr będzie się uczył w dalszym ciągu pokory i pozbędzie się romantycznych źródeł i zadęć, które zostały w Polsce i są wciąż czynne, niestety również na scenach i deskach teatrów. I teatr nie będzie głosił wielkich, zbyt wielkich idei, a może bardziej skupi się na realności. I to nie teatr, moim zdaniem, powinien nauczać społeczeństwo, ale uczyć się o społeczeństwa i opowiadać o tym społeczeństwie. Ja nie wiem, czy teatr uczy. Ja myślę, że teatr pokazuje. Pokazuje, że potrafi być mniej lub bardziej wnikliwą, przenikliwą, ostrą, zamazaną soczewką jakichś przemian ważnych. Politycznych, obyczajowych, społecznych, estetycznych, mentalnych. Teatr był zawsze głupi albo mądry, tchórzliwy albo odważny, niezależny albo uwikłany w zależności rozmaitych stosunków władzy. I zawsze miał tarapaty finansowe i zawsze usiłował bronić swojej niezależności, a w końcu okazywało się, że jest mimo wszystko uwikłany w jakiś establishment. I tak zostało. Tak jest dziś. Więc czy teatr uczy? Może jednej rzeczy. Uczy interaktywnego odbioru, to znaczy tego, że pewne znaczenia i sensy może nadawać dzisiaj widz. A w dalszym ciągu pokazuje. Pokazuje rzeczy ważne akurat w moim przekonaniu. To znaczy, że fakty nie mają trwałej ontologii, że każdą historię można zrewidować i liczy się każdy punkt widzenia, że nie ma jednej historii, ale historie, że teatr pokazuje, że przestał być teatrem mesjańskiej przemiany i dla mnie to jest bardzo ważne, że weksluje stopniowo w stronę teatru publicznego. Myślę, że 4 czerwca 1989 roku nikt tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy, jak zmiany, które oznaczała kartka wyborcza, dotkną teatru i środowiska, które jak żadne inne zaangażowało się, aby te zmiany mogły się dokonać. Przez 25 lat teatr szukał swojego miejsca w zmienionej rzeczywistości. Szukał języka, szukał przymierza z widownią, szukał spraw, którymi mógłby się zająć. I co dzisiaj ma? Dzisiaj ma najszerszy z możliwych kontekstów, w jakich działa. Bardzo wiele form i organizacyjnych, i estetycznych, i form, w których może opowiadać za pomocą teatru o świecie, w którym funkcjonujemy. Ta różnorodność, to bogactwo, ta definicja, która właściwie dzisiaj nie ma granic, jest bogactwem 25 lat wolności.